A miało być tak pięknie, chyba żebym się rozpędził, to może bym przeskoczył. Wątpię. Dzień dobry. Muszę telefon schować, żeby nie zgubić. Cholernego pikacza jeszcze nie wyłączyłem. Siema, co tam u was? Nie było mi jakiś czas. W sumie 2 tygodnie chyba. Bo o to muszę wjechać kiedyś. Dlaczego mi nie było? Problemy techniczne. Widzieliście na ostatnim filmie. Był problem, że mi się 4x4 napęd nie chciał włączyć. No i znam już przyczynę, właśnie byłem u siwego. Nie nagrywałem, bo wiedziałem, że naprawa i tak nie przyniesie skutku, więc bardziej są to oględziny. Ale padł napęd 4x4, spalił się silniczek, który jest w tym, jakby to nazwać, no przełącza w tym, w dywsze napęd. No i co? No i chujnie, trzeba zamówić. Muszę się tu podowiadywać, gdzie co i jak i za ile. Do tego hamulce też trzeba zrobić, bo z tego co widziałem, to już padają. Kończą się klocki. Sprawdzajcie sobie, bo te hamulce są strasznie, znaczy te klocki są strasznie cienkie. Więc myślę, że tu co jakieś 1500 km to trzeba robić. Z tego co widziałem, przynajmniej przód, nie wiem jak z tym z tyłu hamulcem, ale tamtym siły mówi, że się prawie w ogóle nie hamuje, więc powinien być ok. A tak to co poza tym, jadę na kebaba, zakupy zrobiłem w Biedrodze, mam na plecach tutaj. Więc jakiś żarówną będę robił, ale do tego czasu bym umarł, więc jadę sobie coś wszamać ciepłego. I na co warto jeszcze zwrócić uwagę, co my, o czym my tu możemy sobie dziwnym porozmawiać. O, kukurydzę tu ludzie zbierają. Ciekawe. No i u starek jest, no nie wiem, patrzyliśmy jeszcze na tą, na BBBB, jak to się na to łożysko. Coś tam jest, jakiś luz po wymianie tamtego, no ale nie wiem, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Czy to łożysko znowu będzie za jakiś czas padnie, czy coś, nie wiem, zobaczymy, ale na razie dobrze. W każdym razie stęskniłem się za sprzętem i ten, i mogę pojeździć, uwaga, bo to jakieś duże pieski. Dobry. Duże pieski, to żeby nie ten, nie zeżarły mnie. Zimno już się robi, śnieg zaraz spadnie. Mam nadzieję, że zdążę do tej pory zrobić, co trzeba zrobić ze sprzętem. Chociaż sam napęd na tył, na zimę, to i tak jest dobre rozwiązanie, bo to się i tak ciągle bokami tylko popierdala. Więc spoko. A co to tutaj ktoś jeździł boczkami? Widzę. Ktoś tu kładem przyszalał. Najwyraźniej. Jakieś tu widzę coś rozjeżdżone. Zaraz ta się do mnie coś przypierdoli, coś czuję. A nawet nie pyszczyła. Już widać po mordzie od razu, że już idzie wkurwiona. Chuj jej chodzi. Ludzie to tak są kurwa irytujący, że naprawdę czasami momentami. No, więc nie mam jak pojeździć za bardzo w dużym błocie, więc będę sobie teraz jeździł rekreacyjnie. Sobie tylko sobie pomykał po takich jakichś lżejszych, bez skrzewania się w błocie terenach. No, żeby się nie zabrać. A no i muszę kasę zbierać na co? Na osłony pod spodem aluminiowe. Bo te plastikowe to już też zaczynają odpadać pomału. Trzeba je wymienić. No szykują się remonty na sezon wiosenny, coś mi się wydaje, że będzie troszkę trzeba zainwestować. No ale kurde, no co zrobić, jak się jeździ w takich, a nie innych warunkach, no to kosztuje. A co tam u was w ogóle, jak wam się, jak się zapatrujecie na zimę? Lepiej niż w lecie, wolicie lato, jesień i w zimie pośmigać? Jaka dla was pora jest lepsza?
Ja to jestem ogólnie w lecie lubię, bo tylko jak nie jest za sucho, to lubię lato. Bo jak jest tak twardo, sucho, to no to tylko takie turystyki. Ale najbardziej to lubię wiosnę albo jesień, bo wtedy jest błotko, jest mokro, jest sympatycznie. Wtedy się fajnie jeździ. Zima jest zajebista, ale trzeba się dobrze ubrać i to jest takie kurde, ale fajnie się śmiga po takim świeżym śniegu. Zajebiście, tylko trzeba go uważać, bo gówno widać w tym śniegu, nieraz jest zwoła później. Można się zabić, no ale coś czuję, że jak z bólim się wybierzemy w śnieg, no to kuźwa, to się pozawijamy tam, babo. On mówi, że nie lubi śniegu za bardzo, ale ja tego tam muszę kurde wyciągnąć, żeby polubił. Po bokami pośmigamy, po polach to zaraz zmieni zdanie. No otwarli nowy Disco Polo Club Kiss. O ja pierdolę, tam to musi się dziać. Doner kebab zapiekanki? Nie, to nie. Ja wolę coś innego, gdzie indziej. Jezus, Habibi kebab. To jest to. To jest właśnie moje miejsce tutaj. O, i tu sobie zjemy. O jest, ale to jest dobre. Nażarłem się jak świnia. Teraz do domu trzeba jechać obiad robić. Masakracja. No więc takie usterki, pierdoły. Sezon zimowy się zaczyna. Nic ciekawego, depresja jesienna, nic się człowiekowi nie chce. Co poradzić? Co zrobić, jak nic nie zrobisz, no? Kobieto, zanim ty się zdecydujesz, to... Negotiations breaking down, see those leaders start to frown, it's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Zawsze chciałem wjechać, zobaczyć co tutaj jest. Co tutaj się kryje? Nic tu się nie kryje. Zwykły busz. Gdzie ja tam wjadę? O kurwa. Ale intrygujące. Przejadę się, chuj.
Zobaczymy. Jakiś sad? Może się tu gdzieś nie wjebie w jakiś... tam drzewo zawalone. No ciekawe. Lubię wjeżdżać w takie miejsca, o których nic nie wiem. Tutaj może? Się nie okazało, że komuś pod domem wyjadę. No właśnie. O kurwa. Jakaś studnia? Jakieś ule? Jakiś... stary nawiedzony dom. Ciekawe, czy tam mieszka ktoś. Chuj, sam tam nie będę właził, bo... to się nie skończy najlepiej, znając moje szczęście. Ło kurwa! O demet! Chyba nie zjadę tędy. Tu jakiś kurwa typ z siekierą za chwilę nie zaczął gonić. Haha, nie wiem, czy to najlepszy pomysł był. Tam jakbym wjechał. Jeszcze cofnę. Nawet... o kurwa! Nawet nie wiem, gdzie ja jadę. Ja to chyba nie ma co ryzykować, bo tu się zaraz okaże, że ja się wpierdolę w jakiś chuj wie co. Jeszcze tam krzaków takich grubych nie było, tylko mniejsze, to bym tam zjechał, ale... i zaryzykuję jeszcze tutaj. Ach, kurwa, jakie to stare. I wjebałem się w drzewo. Zaraz się okaże, że się ta kurwa zaklinuje. A tu trochę kawałek może komuś przejadę. Ja może mnie nie. Dobra, to się wykasuje. Nie, nic nie ugniotłem, dobra. Że mnie nie zabiją. Lusterko odkręciłem sobie. Ach. Kurwa, gdzie ja wjechałem? Zawsze się tak wyrucham. Demet. Zobaczę, czy... wszystko mam? Wszystko mam, bo mi osłony odpierdalają się. Ale syf. Ja tam chyba nie przejadę. Jadę tam zobaczyć, ale ja tam chyba nie przejadę na drugą stronę, coś mi się wydaje. No chuj, sprawdzę. Kurwa, Rambo, Rambo. Tu jest więcej takich, ty, może zrobimy ten. Taki, eksplorację tych budynków starych, ale nie, no to pewnie ten żul, co jechał tam, pewnie on tu mieszka gdzieś. Jak mi się wydaje, że tu muszą jakieś menele mieszkać. Tak wygląda. Fortyfikacje tu są porobione.
Bo kurwa, ale dojechałem, ale tutaj ja nie przejadę już chyba. Fuck! Ja bym się potrzebował dostać. No i chuj, nie przejadę. Ja się potrzebuję dostać na drugą stronę, czyli tam. To się nie wyskrobię za chuja. To dupa. A miało być tak pięknie. Chyba żebym się rozpędził, to może bym przeskoczył. Wątpię. Dobra. Trzeba wracać, bo się paliwko kończy. Taki niezawodny i chujowy wyświetlacz jak zawsze wskazuje nie wiadomo co. By chociaż raz pokazał faktyczną ilość paliwa. By było wybornie. No więc ja będę kończył, tu sobie pojadę swoją ścieżką, nie będę was zanudzał. Bo nic takiego się nie dzieje, chyba że gdzieś jeszcze wpierdolę, to pokażę. Więc trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnym filmie. Może już śnieg spadnie. No i zobaczymy. Na razie, hej.